Szanowni Państwo, dobry wieczór. Bardzo się nisko kłaniam w imieniu swoim oraz mojej wspaniałej orkiestry Warsaw Saxophone Orchestra, którego członkami są moi studenci i absolwenci. I przy tej okazji trochę prywaty. Powiązany jestem z tą uczelnią od ponad 25 lat, od blisko 20 jako pedagog, występując na deskach tej sali koncertowej naszego uniwersytetu w przeróżnych formacjach, w przeróżnym repertuarze, ale są takie chwile i takie koncerty, które budzą szczególne emocje. A dlaczego? Bo dla mnie tym największym sukcesem zawodowym jest to, że mogę dzielić estradę z moimi podopiecznymi. Czy ja mogę prosić o brawo dla tych młodych dżentelmenów? Są najlepsi z najlepszych, choć nie wszyscy, bo część jest tutaj na sali, część wiem, że kibicuje i to nawet nie wszyscy studenci mojej klasy, naszego uniwersytetu, ale w końcu to jest pierwszy, ale nie ostatni koncert, więc na pewno już wkrótce do nas dołączą. Bardzo się cieszę, że tak licznie przyjęliście Państwo zaproszenie i jesteście z nami. Cieszę się, że koncert zaszczycił jego magnificencja, pan rektor, pan profesor Klawisz Baran. Bardzo dziękujemy, to dla nas zaszczyt. Rozpoczęliśmy od utworu Ludwiga van Beethovena, a wybór tego utworu też nie jest przypadkowy, bowiem cały świat od roku 2020 celebruje 250. rocznicę urodzin tego wybitnego kompozytora. My, jako klasa saksofonu w roku ubiegłym przygotowaliśmy taki krótki filmik z Odą do radości, finał 9. symfonii. Wrzuciliśmy to gdzieś tam w media społecznościowe i tak się spodobało, że dyrektor Orkiestry Sinfonia Warszawia, pan Janusz Marynowski, zaprosił nas na koncert inauguracyjny niedawno zakończone Szalone Dni Muzyki. I wówczas ten utwór kontredanse, 12 kontredansów na naszą orkiestrę w specjalnym opracowaniu naszego Karola Mastalerza. Karol. No i musieliśmy się z tym z Państwem podzielić, bo ta wielka opera narodowa była wypełniona po brzegi, biletu zabrakło. Tak nieskromnie mówię. Ale również Symfonia Warszawia tam wystąpiła. Także tym większy dla nas to był zaszczyt. 12 kontredansów, słyszeliście Państwo utwory krótkie, czasem banalne, czasem żartobliwe, ale jakże beethovenowskie. Myślę, że część z Państwa mogła rozpoznać chociażby w siódmej części, w siódmym kontredansie, fragmenty, reminiscencje finału trzeciej symfonii Eroika. I tak to też było z tym Beethovenem. Utwór powstał w latach 1791-1801 po przeprowadzce Beethovena do Wiednia. Wtedy jeszcze pobierał lekcje u Józefa Haydna. Był na właściwie progu swojej wielkiej kariery twórczej. Dodam, że utwór ten aż powstał i wydany został w trzech różnych wariantach, zarówno kameralnym, zarówno na orkiestrę, jak i na fortepian. No oczywiście Beethoven nie słyszał tego, bo nie mógł na saksofony, ale kto wie, gdyby saksofon już wtedy istniał, chociaż 40 parę lat mu zabrakło, to może ta wersja by się przyjęła jeszcze bardziej. Ale przechodzimy dalej. Teraz, drodzy Państwo, utwór Modesta Musorskiego. Noc na Łysej Górze. Musorski, jeden z najwybitniejszych kompozytorów rosyjskiej szkoły narodowej, a sama kompozycja niezwykle barwna, popularna, za którą stoi złożona historia. Warto o tym teraz wspomnieć. Musorski był człowiekiem niezwykle wrażliwym, targanym wewnętrznymi sprzecznościami o skomplikowanej, niestabilnej osobowości, przez co wiele utworów było niedokończonych. Pomysł skomponowania tego utworu, utworu jakże ilustracyjnego, ludowe fantazje o sabacie czarownic, podjął już w latach 50. wieku XIX. I według legend w noc poprzedzającą dzień świętego Jana Chrzciciela, czyli 23 czerwca, na szczycie Łysej trudno dostępnej góry spotykają się czarownice i demony na narady i ucztę i orgiastyczne zabawy.
Hałas niknie wczesnym rankiem, kiedy rozlega się dźwięk kościelnych dzwonów wzywających na jucznię, a pierwsze szkice dzieła nie zachowały się. Ale do tematu wrócił w roku 1867, kiedy to w noc świętojańską bardzo prędko, prawie na czysto, bez brulionu, napisał obraz muzyczny, który zatytułował Noc świętojańska na Łysej Górze. Program utworu zakładał 4 sceny, spotkanie wiedźm, ich rozmowy i plotki, przybicie szatana, plugawe uczczenie szatana i wreszcie sabat. Kompozytor był zadowolony z efektu, ale ostatecznie utwór nie został wydany. Dopiero 5 lat po śmierci Musorskiego jego przyjaciel Rymski-Korsakow dokończył, zinstrumentował Noc na Łysej Górze. Dziś ta kompozycja zabrzmi w tej oto odsłonie 13 saksofonów. Zapraszam. Thank you.
Bardzo dziękujemy. Są takie chwile w życiu każdego artysty, instrumentalisty, śpiewaka, dyrygenta, ale i kompozytora, kiedy czekamy na to pierwsze wykonanie. Choć zespół istnieje stosunkowo niedługo i też cały czas ewoluuje, bo w końcu jest to też zespół akademicki, gdzie przychodzą studenci, odchodzą, ale ci najwierniejsi są z nami. Tak. O tym później. No i my doczekaliśmy się takiego utworu, który właśnie za chwil kilka doczeka się światowego prawykonania. Bo mam samych najzdolniejszych, ale również nie wiedziałem, że mam tak zdolnych również kompozytorów. Wśród nas jest mój drogi student, obecnie student pierwszego roku studiów magisterskich, w specjalności gra na saksofonie, ale również studiuje na kierunku kompozycja u doktora habilitowanego Dariusza Przybylskiego. Wojciech Chałupka. I to on właśnie, tenże młody, przystojny, ale niezwykle skromny, ale bardzo utalentowany, dedykował nam swój utwór. Nie byle jaki. No i któż mógłby coś lepiej powiedzieć o samym utworze, jeśli nie kompozytor? Wojciech? Dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że tutaj jesteście i że będziemy mogli przed Państwem prawykonać mój najnowszy utwór Nyx na orkiestrę saksofonową. No i postaram się krótko, w kilku zdaniach, coś o nim powiedzieć. A więc Nyx to z mitologii greckiej bogini i uosobienie nocy. Ale nie takiej zwyczajnej nocy, lecz ciemności nocnych. I ta postać, jakby jej cała magia zainspirowała mnie do tego, żeby stworzyć właśnie dla nas utwór. Pomyślałem, że saksofony będą się do tego nadawać. No i co dalej? No i zacząłem pisać Nyx i stwierdziłem, że tytuł będzie metaforą. Nie chodzi tutaj o boginię nocy, chodzi tu o coś innego. Nyx na orkiestrę saksofonową opisuje emocje i myśli, które spotykają człowieka, kiedy jest sam na sam ze sobą w nocy. I wtedy przychodzi do niego właśnie ta Nyx. Nyx to są refleksje, myśli, czasem nerwy, stres i takie no, po prostu ciemności nocne. Wydaje mi się, że każdy z nas ma jakąś taką swoją Nyx, która do niego przychodzi i życzę Państwu i mam taką nadzieję, że w tym jakby barwnym utworze znajdziecie cząstkę swojej Nyx, i ten utwór zostanie jakby na długo. I zapraszam do wysłuchania. Dziękuję bardzo. Wojciech Chałupka, Nyx na 12 saksofonów, po czym, żeby Państwu na długo pozostał w pamięci, zaprosimy na 15-minutową przerwę. Dziękuję. Thank you.
Thank you.
Witamy w drugiej części koncertu. Skończyliśmy mocno. Aplauz, aplauz. No i mocno zaczniemy. George Gershwin. Dla nas, saksofonistów, zawsze dobrze się kojarzy. Ale chyba nie wiecie Państwo dlaczego. Otóż zawsze wtedy możemy liczyć na angaż w orkiestrach symfonicznych. Co nie jest częste, ponieważ, no wiadomo, saksofon w większości kojarzony jest z muzyką rozrywkową i jazzem. Nie wiedzieć czemu, bo w końcu przez pierwsze 80 lat istnienia to była wyłącznie muzyka poważna. Ale jak już się znajduje Gershwin w programach orkiestr filharmonicznych, to wszyscy saksofoniści mówią, jest, będzie robota. No i tak właśnie zawsze te trzy saksofony, czy w Błękitnej Rapsodii, czy w Amerykaninie w Paryżu się znajdują. George Gershwin, drodzy Państwo, miał bardzo, no w ogóle niezwykły talent w ogóle do harmonijnego łączenia bardzo odległych tradycji muzycznych, łączenia jazzu, muzyki rozrywkowej z muzyką poważną. I co ciekawe, zawsze te utwory muzyki tak zwanej poważnej brzmią bardzo popularnie, przyznacie Państwo. Nazywał siebie muzycznym kalejdoskopem Ameryki, w którym mieszają się rasy i narodowości. Miesza się blues, wielkomiejskie szaleństwo, największą sławę i tym samym duże pieniądze przyniosła mu oczywiście skomponowana w 1924 roku właśnie Błękitna Rapsodia. Prawie 100 lat później dziś kolejna premiera, bo w takiej odsłonie jeszcze nikt na świecie tego nie słyszał. Jestem o tym absolutnie przekonany. Kwartet saksofonowy w roli solistów plus orkiestra saksofonowa. Tego nawet Gershwin by nie wymyślił. Drodzy Państwo, dla młodego kompozytora to było spore wyzwanie. Utwór powstał w niecały miesiąc. Inspiracją do nadania tytułu był obraz Jamesa McNeila Whistlera pod tytułem Nocturne in Black and Gold. Forma rapsodii natomiast dawała twórcy swobodę konstrukcyjną. Ponieważ Gershwin nie miał jeszcze doświadczenia w instrumentacji, pomógł mu w tym Fred Grove, osobisty aranżer Whitemana. Na premierowe wykonanie
w nowojorskiej Eolian Hall przybyli najznamienitsi kompozytorzy: Strawiński, Rachmaninow, Heifetz czy Leopold Stokowski. Oczywiście solową partię na fortepianie wykonał sam George Gershwin. Dziś, jak wspomniałem, w zupełnie nowej odsłonie kwartet saksofonowy i orkiestra saksofonowa. I cóż, no wypadałoby dwa słowa o kwartecie, bo jest niezwykły. Mógłbym również powiedzieć tak, jak to wspaniale czynią konferencjerzy podczas trwającego międzynarodowego konkursu chopinowskiego, że zapraszamy do bukletu informacji o artystach. Tam wszystko Państwo znajdziecie, przeczytacie. Ale ja muszę oczywiście o tym powiedzieć, bo nie byłbym sobą. To absolutnie najwspanialsi, najznamienici, niezwykle utalentowani młodzi saksofoniści, już absolwenci, ale cieszę się ogromnie, że chcą dzielić z nami estradę, chcą dalej pokazywać swój talent, kunszt, bo są naprawdę wyjątkowi. The Whoop Group powstał 5 lat temu. Premierowym koncertem był koncert w audycji 5 o'clock, w którym sam brałem udział. Przyjęli moje zaproszenie i tak to się wszystko zaczęło. Teraz robią absolutnie światową karierę. Miliony wyświetleń na YouTube i różnych innych portalach społecznościowych. Musicie sami to Państwo zobaczyć. The Whoop Group. Jakub Muras, Mateusz Dobosz, Krzysztof Koszowski oraz Szymon Zawodny. The Whoop Group. Jakub Muras, Mateusz Dobosz, Krzysztof Koszowski, Szymek Zawodny. Warsaw Saxophone Orchestra. I dodam rzecz nie mniej ważną. I autorem tego opracowania niezwykłego jest Jakub Muras. Thank you.
Thank you.
The Wood Group. Szymek Załodny, saksofon barytonowy, Krzysztof Koszowski, saksofon tenorowy, Mateusz Dobosz, alt i aranżer, Jakub Muras. The Wood Group.
Mówiłem na początku, że to dla mnie największe szczęście móc dzielić estradę z moimi wychowankami. Drodzy Państwo, czas na finał, a przygotowaliśmy coś też specjalnego. I znów, tym razem transkrypcja i znów tym razem w aranżacji członka naszej orkiestry, mojego drugiego studenta, Karola Mastalerza. Lwowianin z urodzenia, Ślązak z wyboru, miłośnik literatury i, uwaga, jazdy szybkimi samochodami. Pianista, ale przede wszystkim kompozytor, doskonale spełniający się zarówno w obszarze muzyki autonomicznej, jak i filmowej, który całe życie dążył do tego, aby być, jak to określał, jak najlepszym killerem. I w 1986 roku skomponował Orawę, utwór, w którym, co wielokrotnie podkreślał, udało mu się to dążenie spełnić. W ogóle nie był skromny. Bo nie wiedział i nie widział w nim ani jednej nuty, którą chciałby zmienić. To tak zupełnie inaczej jak my, bo my zawsze coś chcemy zmienić. Orawa zamyka zapoczątkowany krzesanym cykl tatrzański. Tytuł przywołuje obraz górskich łąk leżących na polsko-słowackim pograniczu Podkarpacia, na którym juchasi na zakończenie sezonu pasterskiego tańczyli przy turze kapeli Zbójnickiego. Odnosi się także do rzeki Orawy płynącej przez tę krainę, co zdaje się przypominać wartki przebieg utworu, oparty na wyrazistym, ostinatowym rytmie, niczym nurt górskiego potoku odsłaniającego coraz to nowe, fascynujące krajobrazy. Killerowi bardzo zależało na tym, aby osiągnąć efekt brzmienia zwielokrotnionej góralskiej kapeli. Służy temu harmonika, operowanie zwrotami pentatonicznymi, hepatonicznymi czy heterofonia, która zdaje się stylizować sposób grania ludowych muzykantów. Piękno naturalnej przyrody i ludowej kultury zrośniętej z tą przyrodą u Killera spotykają się w spójnym muzycznym obrazie. Dziś Orawa w specjalnym opracowaniu Karola Mastalerza na 12 saksofonów. Thank you.
Szymon Zawodny, Mateusz Dobosz, Jakub Muras, Michał Knot, Łukasz Dyczko, Oskar Żołżewski, Keral Vivo Casanovas, Magda Getze, Nika Doleżak, Krzysztof Koszowski, Karol Mastalerz, Jakub Wydrzyński, Wojciech Chałupka, Augustas Wasiliauskas i Kacper Puczko, Warsaw Saxophone Orchestra, The Wood Group i ja kłaniam się nisko. Bardzo dziękujemy. Zupełnie się nie spodziewaliśmy, dlatego przygotowaliśmy coś specjalnego. Uwierzam, bardzo utalentowaną młodzież. Jednym z nich, kolejny, którego muszę przedstawić z imienia i nazwiska po raz kolejny, to tym razem nasz tenorzysta Krzysztof Koszowski, który również jest członkiem The Wood Group. Brawo, Krzysztof. Otóż Krzysztof napisał niezwykły medley, jak to mówią ludzie, kojarzą i lubią tę muzykę, która jest znana. Myślę, że w tym przypadku wszystkie tematy Państwu i nawet tym najmłodszym również na sali będą znane. Ja powiem tylko tyle. Rydwane ognia, Gwiezdne wojny, Park Jurajski, Władca Pierścieni, Simpsonowie, Szczęki, Lista Schindlera, Harry Potter. Medley mówi w aranżacji Krzysztofa Koszowskiego. Thank you.
Thank you.